Hej moi drodzy, witam serdecznie na mikrovlogu dotyczącym konkursu Dołącz do streamerów NVIDIA. Konkurs ma dwa etapy, a was witam na pierwszym etapie tego konkursu, gdzie NVIDIA zadaje 5 pytań, a ja muszę na nie odpowiedzieć, a mianowicie pytania: kim jestem, dlaczego ja, co wniosłem do kanału NVIDIA, jakie są moje ulubione gry i gdzie widzę siebie za 2 lata. Dwa pytania są arcytrudne dla mnie, szczerze powiedziawszy ciężkie, ale postaram się na nie jak najlepiej odpowiedzieć, więc może bez dalszego owijania bawełny jedziemy do pierwszego pytania. Pytanie pierwsze. Kim jestem? Więc to jest bardzo obszerne pytanie i ja o sobie nie lubię za bardzo mówić, więc będę się streszczał. Mam na imię Kamil, w internecie jestem znany pod nickiem Juchi, mam 33 lata, mieszkam w Gdańsku, mam psa, 2 koty, 7 szczurków, jeszcze mrówki i kobietę w domu. O matko. Ale tak, co jeszcze mogę się powiedzieć? Ja patrzę tutaj na ekran, bo mam taką małą, fajną mini zgapkę. Więc tak, przygodę ze streamowaniem zacząłem w maju 2013 roku. Byłem na Twitchu, potem się przeniosłem, potem wróciłem na Twitcha. Na Twitchu już jestem od lutego tego roku i szczerze powiedziawszy jest bardzo fajnie. Robię to, co lubię, co nie? W sensie streamuję gry, żyję z tego i jest super. Kiedyś byłem kurierem samochodowym, przedstawicielem handlowym, telefonii, banku. Dużo tego się nawinęło troszkę i dużo przeszedłem, ale to, co teraz robię, czyli gram w gry, bawię się z widzami, rozmawiam z widzami, jest praca marzeń, można by powiedzieć. Co więcej? Następne pytanie może? Pytanie drugie. Dlaczego ja? Powiedzmy tak. Streamuję ponad 4 lata. Doświadczenia już mam, tak myślę, że mam dużo doświadczenia, jeżeli chodzi o streamowanie. Chociaż jak czytam czat, to nieraz potrafi mnie zaskoczyć tak pozytywnie, jak i negatywnie. Przeszedłem już swoje, jeżeli chodzi o streamowanie. Platformę jedną, drugą wróciłem na Twitcha, zadomowiłem się, jest ok, żyję sobie spokojnie. Myślę, że posiadam duży dystans do swojej osoby, tak jak i samo potrafię sam się z siebie śmiać. No i co, dlaczego ja? Potrafię robić niezłe fejle w grach, nagminnie. Potrafię zepsuć grę, która podobno nie jest zepsuta. Nie potrafi się zepsuć. Wiem, że to są negatywne rzeczy, ale tak to już jest. Potrafię zepsuć sprzęt, jak i naprawić sprzęt. No i co? Duża dawka humoru. Fajny content, myślę, jeżeli chodzi o gry, bo nieraz potrafię się nastawić na jedną grę i gram tylko w nią, gram tylko aktualnie PUBG jest tą grą. Ale co? Dużo gier indie, fajnie, śmiesznie, integracja z czatem. Jest ok? Pytanie trzecie. Co wniosłem do kanału NVIDIA? Długo myślałem nad tym pytaniem, szczerze powiedziawszy, i jest dużo rzeczy, co myślę, że mógłbym wnieść, ale to są najważniejsze. Myślę, że tak. Urozmaicone streamy, nie tylko jedna gra. Przechodzimy od cywilizacji przez PUBG, Dark Souls i na puzzlach kończąc, z czego swoim skromnym zdaniem nie lubię. Nie lubię puzzli. Wieloletnie doświadczenie w streamowaniu i graniu w gry, jak ich psuciu. Moje dziwne poczucie humoru i dziwne podejście do ludzi nieraz, co wkurza niektórych widzów, a niektórych śmieszy. No i co? Integracja z czatem. Przede wszystkim duża integracja z czatem. Zaproszenie na TS-a, na Discorda. Wejdźcie, pogadajcie, pograjmy razem, pobawmy się, pośmiejmy, porajdżujmy, bo takie są koleje losu. No i co? I myślę, że najważniejsza ta społeczność moich dziabongów, co nie? Te dziabongi, co przychodzą do mnie na oglądać streama, żeby się pobawić, pośmiać, które się ten czat integruje, ta społeczność się integruje, że spokojnie jak pojedziemy na przykład do Poznania na PGA, to można pójść się pobawić w 10, 20, 30, 40 osób do baru czy pubu, czy nie wiem, do dyskoteki, pogadać sobie spokojnie, czy do Katowic to samo. To jest siła tej społeczności, myślę. No i co? Chyba najważniejsze to oryginalność, przyjaźń i chaos. To będzie NVIDIA w moim wykonaniu. Więc co, idziemy do następnego pytania?
Pytanie czwarte. Jakie są moje ulubione gry? I wiecie co? To jest pytanie z tego, jak wejdziecie na minę, jak pierdyknie, to wielka kurzawa jest, co nie? Nic nie zostanie, ale kurzawa jest. Boże, jedyne tyle gier. Ja mógłbym się na tym temacie rozgadać. Postaram się być zwięzły. Może tak. Pierwsza pozycja, World of Warcraft. Na tej grze spędziłem tyle bitych godzin, że szkoda normalnie temat po prostu odgrzebywać. WoW, Vanilla, teraz Vanilla się nazywa, kiedyś był po prostu WoW, Vanilla, Burning Legion czy Wrath of the Lich King. To są te etapy WoWa, gdzie najwięcej czasu spędziłem. Dzisiejsze te dodatki to takie troszeczkę zapychacze dla mnie, szczerze powiedziawszy. Co dalej? Najwięcej czasu. Cywilizacja. Jedynka. Teraz piątka i szóstka, właściwie bardziej szóstka, to są gry dla mnie niesamowite. To jest coś takiego, że jeszcze jedna tura, jeszcze troszeczkę czasu spędzimy przy niej, co nie? A potem jest trzecia, czwarta, piąta w nocy. Ty, dlaczego jasno za oknem jest? To jest coś takiego, że wciąga diabelnie, co nie? Co dalej? Aktualnie myślę tak, ulubione PUBG, czyli Player Unknown's Battlegrounds, przepraszam. Gra, w której już mam ponad 300 godzin i jakoś tempo nie zwalnia tych godzin rośnięcia. Co dalej? Cosmoeater aktualnie, ulubiona gra, szczerze powiedziawszy, stworzona przez jedną osobę. Gra indie, fajna, brakuje dużo jej, ale przyjemna gra. No co jeszcze mogę? Dark Souls 3, Bloodborne, Dead Cells. Nie wiem, a Assetto Corsa teraz aktualnie mi wpadła w oko. Battlefieldy, dużo tego jest, żeby to wszystko wymienić, co nie? Więc pole do popisu jest wielkie, ale te dwie gry, czyli Cywilizacja i WoW, to są chyba dwie gry, które lubię najbardziej. I szczerze, gatunkowo to myślę, turowe i strategie to są na pierwszym miejscu, potem jest myślę MMO, bo jeszcze nie znalazłem poza WoWem tytułu, który by mnie tak bardzo, bardzo, bardzo do siebie przyciągnął, co nie? To jest niesamowite. Więc co? Pytanie piąte. Gdzie widzę siebie za 2 lata? To pytanie jest chyba przeze mnie najbardziej znienawidzonym pytaniem. Przede wszystkim dlatego, że ciężko się jest określić, gdzie się człowiek znajdzie za 2 lata, co nie? Plany można robić, a zwłaszcza przy dzisiejszym postępie technologicznym, tym co się dzieje na świecie i w Polsce, jest ciężko wykierować, co jest na pół roku do przodu, co będzie się działo, co nie, a ze mną to jest ciężko powiedzieć, co ja będę robił za tydzień, więc jedyne co to sfera marzeń, co nie, co myślę, że mogłoby być, co nie, to przede wszystkim to, że ten stary piernik mając 35 lat dalej będzie streamował sobie dalej, z tego spokojnie sobie żył, co nie, w otoczeniu zwierząt, w otoczeniu kochającej kobiety i dziabongów będzie znacznie więcej. YouTube się rozkręci i będzie super po prostu na YouTubie, chociaż aktualnie go traktuję po macoszemu, dlatego myślę, że może w przyszłości coś fajniejszego będzie się działo z tym. No i co, przede wszystkim mam nadzieję, że będzie lepiej niż jest teraz, co nie, w sensie więcej widzów, więcej subów, gdzie siebie widzę. Lepszy komputer, lepsze biurko, no, może dom jednorodzinny, co nie? Ale przede wszystkim najważniejsze to chyba, że będę dalej streamował, nieważne co będzie się działo i że będę grał dalej w gry, co nie? To jest chyba najważniejsze, żeby dalej to swoje hobby, które się ma w sobie, co nie, dalej je karmić, więc to chyba by było na tyle. Więc to jest pytanie piąte, ostatnie. Więc tak, moi drodzy. 5 pytań, 5 odpowiedzi. Mam nadzieję, że odpowiedzi były satysfakcjonujące tak dla mnie, dla was, jak i dla NVIDII. Mam nadzieję, że się spotkamy na streamie, na NVIDII, na kanale. Mam nadzieję, że przejdę pierwszy etap. Mam nadzieję się spotkać z wami. To co? Ja dziękuję za uwagę, serdecznie dziękuję za oglądanie. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Pa, pa.